Chciałem omówić to zadanie o odległościach, bo ono sprawiło nam trochę trudności. Tu macie je opisane. To jest zadanie z drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów z 2021 roku. I rozgrywany był ten drugi etap już w styczniu, 15 stycznia 2022 roku. No mamy prostą, na której zaznaczono n punktów, przy czym n jest liczbą nieparzystą, w taki sposób, że odległość między każdymi dwoma z nich jest liczbą całkowitą. Okazało się, że każdy zaznaczony punkt ma parzystą sumę odległości od pozostałych n minus 1 zaznaczonych punktów i wykaż, że odległość między każdymi dwoma zaznaczonymi punktami jest liczbą parzystą. No i pomysł, który mnie przyszedł do głowy, był taki, żeby spróbować udowodnić, że odległość między każdymi dwoma sąsiadującymi punktami jest liczbą parzystą. No i zanim jakby przejdę do ogólnego dowodu, który dla dowolnej liczby punktów jest technicznie w tym sensie skomplikowany, że wymaga takich oznaczeń dość skomplikowanych, a my jeszcze nie bardzo umiemy korzystać z symboli tak naprawdę. Na fizyce na przykład idzie nam to jak po grudzie, choć ciekawe, bo na algebrze, na matematyce na przykład wywijacie tymi x-ami i y-kami, prawda? No ale jak przy x-ie i y-ku pojawi się już jakiś indeks, to już jest gorzej. W takim razie postanowiłem najpierw zademonstrować ideę tego rozwiązania. No idea jest taka, jak zawsze w zadaniach, że trzeba po prostu wykorzystać informację, która jest podana w treści zadania. I ja sobie tam wybrałem 7 punktów na razie, nie dowolną liczbę punktów, a 7, no po to, żeby zademonstrować, jak, na czym polega idea tego rozwiązania. No i powiedzmy, że chcę pokazać, że odległość między trzecim a czwartym punktem jest liczbą parzystą. No, wiemy, że odległość między każdymi dwoma punktami jest liczbą całkowitą, a ja spróbuję udowodnić, że odległość między trzecim a czwartym punktem jest liczbą parzystą, no ale tak samo możemy, dokładnie taki sam dowód możemy przeprowadzić dla odległości między pierwszym a drugim punktem, drugim a trzecim, czwartym i piątym, piątym i szóstym i szóstym i siódmym. Ważne jest tylko, że wybieramy nieparzystą liczbę punktów. No i jakoś trzeba opisać te odległości, no więc niech odległość do trzeciego, do pierwszego będzie A, od trzeciego do drugiego będzie B, od trzeciego do czwartego, to, która nas interesuje, to będzie X, od trzeciego do piątego C, od trzeciego do szóstego D i od trzeciego do siódmego E. No i tak samo postępujemy z czwartym punktem. No, odległość od pierwszego do czwartego niech będzie F, od pierwszego, od drugiego do czwartego niech będzie G, potem od czwartego do trzeciego jest znowu X, od czwartego do piątego jest H, od czwartego do szóstego jest I i od czwartego do siódmego jest J. No i jak ja zapiszę sumę tych wszystkich odległości, taki znaczek oznacza sumę, grecka litera sigma duża, a to 3 oznacza, że to chodzi o ten trzeci punkt, no to liczymy, no A plus B, potem jest X, odległość do czwartego, potem jest C, potem D, potem E. Nic bardziej, nic skomplikowanego. No, jeżeli chcemy, interesuje nas suma odległości. A, ważne jest to, że tych punktów poza x-em jest nieparzysta liczba, no bo zobaczcie, jest 7 punktów, czyli każdy ma odległości do 6. Suma, trzeba policzyć sumę odległości do 6, ale do jednego żeśmy wyodrębnili przez x, tak? Więc tych takich liter polskiego alfabetu, z początku polskiego alfabetu będzie zawsze nieparzysta liczba. No, w tym wypadku 5, gdybyśmy wzięli 9, no to każdy by miał 8 odległości do innych punktów, każdy punkt, no a jedną byśmy ustalili jako x, tą odległość do sąsiada, no to zostałoby 7, tak? I byłoby 7 liter. No dobrze, no i teraz odejmujemy. Wiemy, że to jest liczba parzysta.
I to też jest liczba parzysta. Możemy to nawet tutaj napisać, że to jest P, tak? No i to też jest P. No i w związku z tym różnica dwóch liczb parzystych, to na pewno dacie mi wiarę, że też jest liczbą parzystą, prawda? No i policzmy, ile to jest. No. Jak odejmujemy od A, od J, odejmujemy A, no to zostaje nam X. Przepraszam, od F odejmujemy A, no to zostaje nam X, no bo F jest jakby większe, ta odległość między czwartym a pierwszym jest większa od odległości pomiędzy trzecim a pierwszym dokładnie o X. Tutaj te zależności są zapisane. No to są punkty, które leżą po lewej stronie punktu 3, potem jest znowu X, odległość między czwartym a trzecim, no i potem są te punkty. I teraz H jest mniejsze od C, no dokładnie o X, prawda? Czyli do tych punktów na prawo tutaj ten X się odejmuje. No i jak podliczymy tę różnicę, no to wyjdzie nam minus X, czyli minus 1 razy X. No i teraz wyszło nam iloczyn liczby nieparzystej, bo minus 1 jest liczbą nieparzystą, przez x, przez tę odległość. No a ma to być ten iloczyn liczbą parzystą. No stąd wynika, że x musi być liczbą parzystą, no bo żeby iloczyn liczby nieparzystej przez jakąś liczbę całkowitą dał w wyniku liczbę parzystą, no to ta liczba musi być liczbą parzystą. No. No dobrze, no i tak samo wygląda ten ogólny dowód, tylko trzeba się troszeczkę napracować. Mamy punkty, oznaczyłem je A1, A2, A3, potem jest i tak dalej, któryś z punktów sobie wybieramy, katy i kolejny, k plus pierwszy, będziemy starać się udowodnić, że ta odległość między tymi dwoma punktami jest liczbą parzystą. To są dowolne dwa sąsiadujące punkty, więc ten dowód można zastosować do dowolnej pary punktów. No i potem są kolejne, aż do AN. N jest liczbą parzystą. Jeżeli tu na lewo od k tego punktu jest L punktów, a na prawo od k plus pierwszego jest P, no to liczba N to jest L plus P plus 2, no te dwa punkty to jest katy i K plus pierwszy. Na lewo od K tego jest L, na prawo od K plus pierwszego jest P i jeszcze 2. No i będziemy sobie oznaczać odległość między punktami K i K plus 1 w ten sposób, takimi nawiasami, a generalnie odległość między M tym a P tym punktem będziemy sobie oznaczać też pomocy takich nawiasów. No i liczymy najpierw odległości punktu K do wszystkich punktów, więc do pierwszego, do drugiego i tak dalej, do K minus pierwszego, potem jest ten AK, AK plus 1, który nas interesuje i potem kolejne odległości do kolejnych punktów. No i tak samo dokładnie konstruujemy, aha, no i ta suma jest liczbą parzystą. I tak samo dokładnie konstruujemy sumę odległości punktu K plus pierwszego do wszystkich punktów. No i to, co można zauważyć, że jeśli chodzi o punkty leżące na lewo, no to odległość tych punktów do K plus pierwszego punktu, na przykład pierwszego do K plus pierwszego, no to jest odległość do K tego plus ta odległość między K tym a K plus pierwszym. A i tak jest dla wszystkich punktów leżących na lewo. A jeśli chodzi o punkty leżące na prawo, k plus 1, no to jest jakby na odwrót. Odległość od k plus 1 do k plus 2 jest mniejsza o tę odległość między punktami k i k plus 1 niż odległość punktu k do k plus 2. No więc jak będziemy to odejmować od tego to, no to tu się te odległości od k, a k tego punktu do punktów leżących na lewo uproszczą i zostanie tylko L odległości pomiędzy tymi dwoma
sąsiednimi punktami. No a jak będziemy, przejdziemy do punktów leżących, a jest oczywiście odległość w obu wypadkach AK, AK plus 1, no ale jak od tego odejmiemy to, to te dwa wyrazy się po prostu uproszczą. No a to, co zostanie po prawej stronie, to tym razem się będzie ta odległość AK, AK plus 1 odejmować. Więc zostanie L minus P, liczba punktów po lewej, AK minus liczba po prawej od punktu AK plus 1. No i jak sobie wstawić za P to, co wynika z tego, z tej równości, że to jest N minus L minus 2, no to dostaniemy, że w wyniku mamy dostać liczbę parzystą, no ale 2L plus 2 to jest liczba parzysta, minus N, N było nieparzyste, czyli liczba parzysta minus nieparzysta to jest liczba nieparzysta, czyli mamy liczbę nieparzystą razy tę odległość między dwoma tymi sąsiednimi punktami K tym i K plus pierwszym, a z drugiej strony to jako różnica dwóch liczb parzystych musi być liczbą parzystą. No to w takim razie AK, AK plus 1 musi być liczbą parzystą. No i to jest to, co mieliśmy udowodnić.